Okej, zobaczmy ten 25. Wszystko to samo. Telefon się mi grzeje. Także 25 fitów. Wchodzisz. Oczywiście tak samo się te stoliczki składają. Też może 4 osoby z pasami tu siedzieć. 2 osoby kierować. Tutaj mamy z boku takie jedno siedzenie. U góry oczywiście miejsca. A miejsca na 2 duże dorosłe osoby. Teraz z tej strony trochę mniej miejsca jak 30, ale jest kuchnia, oczywiście jest łóżko szerokie, dwupalnikowe, zlew duży. Bym powiedział, że tu jest większy zlew jak w 30, nie? Microwave jak zwykle, 2 osoby mogą spać, troszkę ciut mniejsze łóżko jak w 30. Zobaczmy, jak tu jest rozwiązanie. Ok, tu jest osobny zlew, to nawet bardziej praktyczniej. Tutaj oczywiście ubikacja na takim wyższym stopniu. Ok, śmiało można shower brać. Szafek też dużo. I teraz zobaczmy lodówkę. Lodówka zdecydowanie trochę mniejsza niż w 30. W 30 duży kolos. Ale zależy wszystko, ile osób, nie? Także tak to wygląda. 25, proszę Państwa, to jest. Także okno. Niektóre kampery się wysuwają jeszcze, wiesz? Te akurat nie, to są basic. Także tak to wygląda. Kolor szafek taki ciemniejszy, podoba się mi nawet lepiej. Wszystko podobnie jak w 30. Jedynie tylko, że w 30 masz oczywiście, wiesz, sofę dotąd, nie? Dużo większa, stolik jest prawie ten sam. Ekstra bench jest, troszkę inny układ. Ok, chodź zobaczmy jeszcze tą 19. Tutaj jest z boku. Ok, i ten ma mniejszy silnik, zobacz, widzisz? 25 już ma 350, dziesiątkę. Albo 8, nie jestem pewny. Tam jest na 100% dziesiątka, 450. Okej. Okay.